Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie, w połowie sfinansowana przez gminę działowo, a w połowie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzisiaj w Zakrzewie jesteśmy na takim odbiorze technicznym e, dróg, właściwie dwóch dróg, bo, bo one składa się z dwóch odcinków, e, gdzie na tym takim technicznym otwarciu jest pan inspektor, e, wykonawca firma Strabak pani Sołtys, która, która niedawno została sołtysem, ale też pani Sołtys, która, która już nie pełni, pełni funkcji sołtysa, ale za niej ta inwestycja się rozpoczęła. E, oczywiście uczestniczą też tu, tu, tu moi, moi pracownicy. Chciałbym dlatego wszystkim bardzo tu podziękować e, za, za ten wkład, bo, bo e, wszyscy wszyscy pracowali na to, żeby ta droga powstała od, od e, moich pracowników, po projektantów, wykonawców e, czy, czy nadzór inwestorski. Finansowanie tej, tej drogi to jest 50 na 50%, e, oczywiście wkład własny te 50% gminy dziodowo, ale, ale następne 50% aplikować. Ośrodki otrzymaliśmy z Funduszu Rozwoju Dróg e, Samorządowych, więc, więc myślę, że tu jeszcze raz warto wszystkim podziękować. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą się cieszyli z tej drogi, bo ta droga była bardzo długo oczekiwana. Jeden odcinek, e, który, który jest to taka droga do e, dawnego państwowego gospodarstwa, do za, właściwie zakładu rolnego. Ta droga była szutrowa. Myślę, że bardziej tu się cieszą mieszkańcy, bo, bo oni tu to jest takie powstające osiedle. Parę domków już, już jest wybudowanych, ale też są na etapie domy, które się w tej chwili budują, więc szczęście mają mieszkańcy, że jeszcze niektórzy się nie wybudowali, a już mają, mają ładną drogę. Jest poszerzony oczywiście chodnik, są przejścia dla pieszych, oświetlone, więc wszystko to, co potrzeba. Myślę, że zostało zgodnie z procedurą i dobrze wykonane. Mieszkańcom Zakrzewa gratulujemy inwestycji, na którą czekali wiele lat.